Witam, ja nazywam się Hakimodo, a dziś nowy poradnik, tym razem do gry The Last Federation. W grze tej, w zależności oczywiście od wybranego scenariusza, mówimy to o podstawce, wcielamy się w rolę ostatniego osobnika galaktycznej cywilizacji, zwanych jako Hydranie, i mamy to za zadanie doprowadzić do zawarcia sojuszu Federacji Planet, by przywrócić porządek w galaktyce. Tutaj widoczne mamy główne menu gry. Ja akurat posiadam wersję 3.0.0.2. Gra ta autorstwa Arsen Games. Akurat u mnie ma dwa dodatki, Betrayed Hope i Lost Technologies, ale skupimy się na tym, co jest w samej głównej grze. Przez ustawienia nie będę się przebijał, tylko pokażę, co w nich jest, gdyby po prostu ktoś był zainteresowany. Achievementy to oczywiście osiągnięcia, które udało się nam wypracować w samej grze. Jest tu ich cała masa w zależności po prostu od tego, jaką rangę zdobyliśmy. Ale może dosyć już tego gdybania, czas na opis tego, co znajduje się w samej grze. Mamy tutaj właściwie dwie opcje, plus load save'a oraz zaczytanie automatyczne ostatnio zapisanej gry. Mamy szybki start i mamy zaawansowany start. Czym one się różnią? Szybki start pozwala szybko, że tak powiem, wystartować grę. Mamy tutaj poziom trudności, jeśli chodzi o poziom strategiczny. Mamy poziom trudności walki, gdyż sama gra dzieli się jakby na dwie części. Pierwsza to widok taki strategiczny, gdzie zarządzamy planetami, a druga to sama walka, podczas której walczymy. Mamy też typ gry. Są dostępne cztery. Pierwszy to standardowy, czyli zbudowanie federacji. Za zadanie mamy tutaj rozwinąć federację planet, czyli koalicję, by spośród 8 nacji obecnych w grze zbudować koalicję z minimum 3 członkami i pokonać jej przeciwników. Sama gra jest dosyć trudna i dosyć wymagająca, ponieważ wymaga nieco przebiegłości i strategii ze strony gracza, ponieważ oni ciągle się ze sobą kłócą i ciężko jest znaleźć takie wspólne rozwiązanie. Kolejny typ gry to Betrayal. Tutaj za zadanie mamy zniszczyć wszystkich, czyli zostajemy takim dominantem. Kolejna to inwazja, gdzie bronimy się przed atakiem wrogiego zła. I ostatni typ gry to zwycięstwo technologiczne, gdzie za zadanie mamy wynaleźć wszystko, co jest do wynalezienia. I tu możemy po prostu jedną z tych wybrać i wystartować, ale jest jeszcze ten zaawansowany start, o którym mówiłem. On udostępnia szerszą pulę, jeśli chodzi o ustawienia startu. Mamy to tak samo jak poprzednio. Mamy ten typ gry, ale oprócz tego, co jeszcze jest? Crashland Here to miejsce, a raczej lokacja, w której rozbił się nasz statek, którym zdążyliśmy uciec z naszej rodzimej planety przed jej destrukcją. Mamy do wyboru jedną z tych nacji, bądź losowo. Następny typ gry, to już omówiłem. Typ podłoża, czyli po prostu background, na którym będziemy grali. Zmiana podłoża graficznego tła. Nie ma to żadnego wpływu na grę, są to po prostu jedynie doznania estetyczne. Tutaj mamy do wyboru rok, w którym startujemy. Im dalej, tym bardziej zaawansowana technologia została już wynaleziona. Iron Man jest trybem, w którym nie możemy sobie ładować i zapisywać gry jakbyśmy chcieli. Tylko jest zapisywana tylko w momencie, gdy wychodzimy z niej, a załadować możemy właśnie poprzez rozpoczęcie gry. Observer Mode, wtedy przechodzimy w tryb obserwatora i obserwujemy rozwój gry, co się dzieje bez nas, czyli gra sam komputer. Tutaj wyrzucamy z gry obecność takiej historii. Bo w miarę jak będziemy grać, pokazuje się historia naszej cywilizacji,
czyli naszych hydro, ale możemy to pominąć. Następne to przeskoczenie poradników, które wprowadzają nas stopniowo w świat gry i opisują, co jest do realizacji, czego możemy używać. Także jeżeli już raz zagrałeś, możesz to pominąć. Inaczej nawet sam polecam, by z tego skorzystać. Sam w ten sposób się wdrażałem. Tutaj powoduje wyłączenie RCI, później będę to omawiać. Tutaj jest wyłączenie trendów, też później będę to omawiać. To jest opcja, która powoduje, że jeżeli stworzymy sojusz, tą federację, to nasi przeciwnicy będą o wiele, wiele silniejsi. Nie będzie możliwości, kiedy możemy przekabacić któregoś z członków wrogiego sojuszu na swoją stronę. Ta opcja, dzięki temu będziemy mogli sami definiować, co dana rasa ma budować i wynajdywać. A permadeath to permadeath. Jeżeli nasz statek zostanie zniszczony, będzie to koniec gry. Normalnie, gdy giniemy, to po prostu tracimy aktualne podejście i dalej możemy kontynuować grę. Mnie tam się w czasie całej potyczki zdarzyło paść bodajże 2 albo 3 razy tylko. I to przez własne niedopatrzenie. To tyle tytułem wstępu do samej gry. Czas na historię. Jestem ostatnim żyjącym przedstawicielem rasy Hydran. To my wynieśliśmy ku gwiazdom i sprowadziliśmy na Ziemię pozostałe rasy. Moi rodacy władali tym układem słonecznym, więc było tylko kwestią czasu, aż ktoś zwróci się przeciwko nam. Tak, to mnie tu widzisz. I ty jesteś mną. To jest nasza historia. Zdradziłem pozostałych Hydran, przekazując technologię lotów kosmicznych naszym potencjalnym rywalom. Tylko ja wyszedłem cało z zasadzki, zastawione przez 2 sprzymierzone rasy. Wychodzi na to, że nawet dyktator nie spodziewa się ataku za pomocą księżyca z doczepionymi silnikami rakietowymi. Mój cel? Stworzenie zjednoczonej pokojowej federacji planet. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że podobne okrucieństwo więcej się nie powtórzy ani z naszej ręki, ani z tej zwróconej przeciwko nam. Gdy tylko rozbiłem się na planecie, umieszczono mnie w odosobnieniu. Nie mając pojęcia o mej potędze, nie zorientowali się, że tylko czekałem na okazję. Czekałem przez lata. Mój sen o utopijnej federacji wciąż jest tak żywy jak niegdyś. Akutianie właśnie dotarli na orbitę. Przyzwyczaiwszy się do mojej obecności, nie byli przygotowani na próbę ucieczki. Zarekwirowałem prototyp statku klasy Egzekutor, a teraz Akutianie siedzą mi na ogonie. Akutianie wciąż pracują nad swoim przemysłem wspierającym loty kosmiczne, więc mam nieco czasu na działanie. Ale już wkrótce ich zmechanizowani szefowie wiodących korporacji zajmą się międzyplanetarną ekspansją. Te niebezpieczne, pozbawione moralności roboty zniszczyły resztki mojej rasy po tym, jak zostaliśmy niemal wyrżnięci przez Ewoków. To jasne, że pozostają moim śmiertelnym wrogiem. Nadlatują. Mam taką przewagę technologiczną, że właściwie nie mogę przegrać tej bitwy. Pozostaje tylko przetestować statek. Nadal muszę jednak uważać. Jeśli zniszczą mój statek, będzie po mnie. No i to jest pierwsza walka. Dowodzimy tu statkiem. Kółkiem myszki pomniejszamy, powiększamy. I to zadanie mamy zniszczyć 3 wrogie statki. Każdy z tych statków cechuje się inną odpornością na dany typ broni. Ten dla przykładu, tam gdzie po lewej stronie na dole jest wymieniony. Ten statek ma pancerz w wysokości 70 tysięcy jednostek. Ma też osłony w wysokości 432 tysięcy jednostek. Na co jest odporny? Najmniej odporny jest na strzały z blastera. 139 tysięcy. Druga pozycja to minigun, 107 tysięcy, a trzecia to lanca grawitacyjna, gdzie to jest jedynie 5700. Z tym, że trzeba zaznaczyć, że te parametry mogą się zmieniać
w trakcie walki, jeżeli na przykład zbijemy osłony, to już wtedy może się to zmienić i będzie to widać. Czy ja muszę zaplanować ruch? Powiedzmy, że ruszę się tu. I taki jest zasięg moich strzałów. Pierwszy tryb, jeśli chodzi o walkę, jest taki mały tutorial. Tak, muszę sobie wyznaczyć cel, dokąd polecę. Oczywiście wroga kierunku poruszania nie widzimy. No i teraz tak, mam tryb walki. Albo jest Auto Fire, czyli klawisz F. Gdziekolwiek sobie teraz nie kliknę, to zakończy moją turę i mój statek będzie automatycznie celował we wrogie, te, które są w zasięgu. Nigdy nie wiemy do kogo. Drugi typ to strzał w konkretny statek. Czyli jeżeli to wybiorę, mogę wybrać sobie cel. Trzeci to strzelanie punkt. W tym wypadku będę celować w jeden statek. Ale mogę także przytrzymując Shift wskazać więcej statków. Wtedy jeżeli wejdą w zasięg, także zostaną strzelane. Pierwszy. Wszystkie trzy nie będą. To następne to wstrzymaj ogień. No dobra, ruszamy się. No i jest następne. Możemy też cisnąć Q, by pozostać na miejscu. Ja natomiast na jakimś jednym się skoncentruję. I ten jest najbardziej jest najmniej odporny na strzały z blastera. To są trzy typy broni. Minigun. Jest Energy Blaster i lanca grawitacyjna. Czyli ten w tym wypadku chciałby otrzymać porażenia ognia. Tylko niestety, ale tu są jakieś Ice Chunk, są jakieś skały lodowe, które blokują te moje wypociny. Teraz tak, gdzie mogę polecieć? Może polecę tutaj i znowu w tego. Ile mu tam zostało jeszcze? To 43. No i jest. Wrogie osłony są zniszczone. No i teraz tak. Miał najmniejszą odporność wtedy na Energy Blaster, a teraz widać spadło do 5. I tak naprawdę w tej chwili najlepszą bronią, którą możemy użyć, to lanca grawitacyjna, czy też minigun. Która się skończy? Skończyła się. To teraz tak. Ja sobie polecę tutaj. A do niego będę strzelał. Lanca jest chyba za krótka na to, tak? To z minigana. No ładnie dostał. To tutaj odlecę. I też z minigana. Ile mu tam jeszcze zostało? 35 tysięcy. A i na górze mamy cel misji, czyli zniszczyć 3 statki flagowe. I 3 jeszcze pozostały. A następnie po tym zadokować do platformy. No i prawie, ile mu jeszcze zostało? 3000, to zaraz zginie. Poszedł. Fajne jest to, że po tym jak wróg zginie, to on sobie strzela w inne jednostki wrogie. Teraz tak, ten jest najmniej odporny na Energy Blaster. Zużyjemy. Ile mu tam jeszcze tego zostało? Już nie ma osłon i w tej chwili mogę użyć tej lancy grawitacyjnej. To będzie najlepsze w tym wypadku. To lecimy tam. I teraz co znowu? Jeszcze raz lanca i chyba jeden, dwa strzały po nim. Poszedł. To teraz tak, w tym kierunku. Tu. I automat, niech strzela do wrogu. A jak u mnie jest? Mam osłonę na 637 tysięcy. Pierwsza rzecz, która się uaktywniła, to dyspozycja energią. Czyli mamy tutaj broń, mamy tutaj osłony i mamy silniki. Tu jest pokazane właśnie, jak zachowuje się manewrowanie, jeśli chodzi o silniki. Czyli jeżeli dam te silniki na taki średni poziom, to mniej więcej tyle przelecę. Jeżeli silniki natomiast zwiększę na maksa, to już zwiększa się nawet tak, że możemy to zakręcać. Wyskoczyłem. To zobaczmy.
A jeszcze jeden wróg został. A trzymając shift mogę jeszcze zakręty robić. Ten jest znowu najmniej odporny na tego blastera. Czyli bierzemy ten blaster i celujemy we wroga. Teraz tutaj jaki zakręt zrobię, tylko zwiększę tym razem broń na maksa. Już nie potrzebuję szybko latać, jestem u celu. Po prostu w cel ładuję. To już osłon nie ma, zostało mi... Lanca grawitacyjna mi się przydała. No, zaraz wejdzie w cel. Zniszczony. I podsumowanie pierwszej walki. Akutianie stracili 10 base power, czyli 10 punktów, jeśli chodzi o siłę. 28 siły efektywnej i jedną armadę, czyli jedną grupę statków w czasie walk. Zajęło to 15 tur. Ja straciłem 12 tysięcy osłony i mój pokład został uszkodzony na 0. Tutaj warto dodać, że z każdą walką, jeżeli nawet zostanie nam jeden punkt życia, czyli jeden punkt pancerza statku, pomijając osłony, to za każdym razem się to odnawia. Wystarczy po prostu przeżyć. Uczestniczyło w walce 52 wrogie jednostki, z czego ja zniszczyłem 34. I za to uzyskałem 150 kredytów. I teraz wpływy. Wskutek tego, że z nimi walczyłem i ich zniszczyłem, moje wpływy w Hirasie spadły ze 100 do minus... z minus 100 do minus 102. Ach, przeskoczyłem. Ale to zawsze można wrócić do tego. I tu była pierwsza walka. Jest. I czas, który został tu zużyty, to 0,45 miesiąca solarnego, czyli 9 sekund niby gry. To teraz tak. Mapa wygląda w ten sposób. Tu jest nasz zniszczony świat i został zniszczony przez Akutianów. A my wylądowaliśmy na ich planecie. Mamy tu takie rasy jak Tiamat. Moment, to jest nie rasa, to są za planety. Tu jest Akutianie. Do tego zaraz dojdę. Druga rasa to Toraxianie. Trzecia to Ewu. To są za planety pierwsze. Kolejne to Burlust. Następne to Andor, Andorianie, Skylaxianie, Boarianie i tutaj jest Beltianie. No i teraz tak, przeleciałem na drugą planetę. Napis wskazuje, gdzie jestem. I tutaj mamy wpływy, minus 16, mój wpływ na tą rasę. Tutaj jest wskazana kompatybilność rasy, która żyje na tej planecie, z tą planetą. Czyli ci tak 1,44 tak średnio w sumie mają. Nie jest źle, nie jest dobrze. Następna to Spacefaring. Ci jeszcze nie latają w kosmos. Muszą odkryć tą naukę, możemy im też to dać. No i teraz co to po kolei jest? Mamy tutaj dziennik. Mamy tutaj doradcę komputerowego, który tam w jakiś sposób doradza, co robić. Możemy robić notatki. Mamy też takie zestawienie, czyli jaką siłą dysponuje dana rasa. Ci dysponują dwoma armadami, jakaś siła ich, jeśli chodzi o kosmos, czyli statki latające. Tu są jednostki naziemne. To jest populacja, którą mają na swojej planecie. Następne to alianci, czyli tu jest, kto jest zrzeszony i jest w federacji. Na chwilę obecną nie ma tutaj nikogo, ponieważ nie doprowadziliśmy jeszcze do tego. Ile planet posiadają? A, tu jest jedna zniszczona planeta Hydra, czyli nasza.
Tu jest ilość przydanych technologii. Tutaj poziom wynalazczości. Tutaj poziom produkcji. Czyli mnożnik. Tu jest mnożnik siły, jeśli chodzi o statki. A tu jeśli piraci atakują tą rasę. Wskazanie, jaki wpływ ma moja rasa do innych ras. Czyli aktualnie nie za bardzo mnie lubią, a u reszty jestem neutralny. Co dalej? Tutaj mamy ilość kredytów. Jest tu jedna baza piracka. Piratów, nie piracka. Co dalej możemy zrobić? Możemy wejść w inwentory, czyli swój jakby taki zasób posiadanych rzeczy. Mamy to opisane, co posiadamy. W tej chwili technologie 4 i każda praktycznie wykryta technologia w ramach science, czyli nauki, daje nam zwiększone tempo wynalazczości.